Zaczynamy. Drugi koncert eliminacyjny do trzeciego ogólnopolskiego festiwalu wokalnego osób z niepełnosprawnościami Zaczarowany Mikrofon. Witam Państwa serdecznie w magicznej perełce, która dzisiaj będzie świadkiem kolejnych niezapomnianych chwil i wspomnień. Mam nadzieję, że te osoby, które w Gliwicach nie mieszkają, bardzo mile będą wspominać nasze miasto i jeszcze się tutaj z Wami spotkamy, ale na przykład w Mrowisku na wielkim, wielkim finale. Ten projekt nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie finansowe miasta Gliwice i gdyby nie Fundacja Rytm Gliwice, która ten festiwal wymyśliła. Jest z nami prezes pan Marian Dragon. Teraz pierwsze brawa. Ale to teraz przejdźmy już do tego, co miłe, co sympatyczne, czyli do naszych kochanych jurorów, którzy tutaj sobotnie popołudnie postanowili z nami spędzić. I dzisiaj prawie tylu samo jest jurorów, co osób występujących, także miejcie się na baczności. Tak, brawa. Ja nazywam się Agnieszka Baron-Twarkowska i na co dzień jestem dziennikarką telewizji Imperium, która sprawuje patronat medialny już kolejny rok z rzędu nad tym festiwalem, z czego się bardzo cieszymy. No już może przejdźmy do meritum, do tego co najważniejsze, do tego po co się dzisiaj spotkaliśmy, czyli do występów. Dzisiaj naliczyłam ponad 12 dokładnie uczestników na liście i powiem tak, 10 z nich wejdzie do wielkiego finału, który już odbędzie się 30 października. Tutaj na scenę do mnie zapraszam Michała Kostrzewę, który przyjechał do nas z koła i który zaprezentuje nam swoje wykonanie utworu Życia mała garść. Zapraszamy pana Michała. Brawa, brawa. Oto jest życia mała garść. Pochyl się nad nią, oceń, patrz, czy jest tak, jak człowiek chciał, czy ktoś inny z niej dosyta brał, czy ktoś inny z niej dosyta radość brał. Oto jest wspomnień mała garść. Zapytaj, ile jesteś wart. Niech prowadzą w miejsca te, gdzie ci dobrze było i gdzie źle. Niech prowadzą ciebie teraz w miejsca te. Jeśli nawet nie masz nic i do zamkniętych musisz pukać drzwi, wiesz jak smakuje gorzki chleb i zwykła ludzka łza. Się spełnić miał twój sen, ta życia garść, twój sen, ta życia garść. Oto jest życia mała garść. Pochyl się nad nią, oceń, patrz, czy
Czy jest tak, jak człowiek chciał? Czy ktoś inny z niej dosyta brał? Czy ktoś inny z życia twego radość brał? Żyć, jeśli nawet nie masz nic i do zamkniętych musisz pukać drzwi. Wiesz, jak smakuje gorzki chleb i zwykła ludzka łza. Żyć przecież to nie żaden wstyd. Tak powie ten, kto ciebie zna. Twojego życia mała garść, sen, co się spełnić miał, twój sen, ta życia garść, twój sen, ta życia garść. Za nami już pierwszy występujący, czyli pan Michał z miejscowości Koło. Bardzo dziękujemy.